Jan Karafiat Świetliki Czyta Jerzy Latos Piękny początek Promyczek zerwał się pierwszy. Tatusiu, słońce już zachodzi, może polecimy dziś tam, gdzie wlatywaliście przez okno. Ojciec już wstawał. Mama szybko gotowała śniadanie. Po modlitwie zjedli śniadanie i polecieli. Pamiętaj, bądź grzeczny, wołała mama na promyczka. Obiecał. Pod dębem już czekał na nich sąsiad. Przywitali się tylko i polecieli dalej. Pamiętaj słuchać, wołała promyczka sąsiadka. I niczego się nie bój, dodała kuleczka jakby skpiną. Promyczek zauważył to, ale udał, że tego wcale nie obeszło. Na myśl mu przyszła Nuna. Sąsiedzie, a nie wstąpimy do Nuny? Nie zaszła do nas wczoraj. Właśnie, ja także o tym myślałem. Czy to nie znowu ból głowy? Tak często ją głowa boli. Postanowili więc, że wpadną do niej na chwileczkę. Zresztą było to tuż przy drodze. Koło zagajnika pod skałą kwitły tu i ówdzie czerwono i biało wysokie wrzosy. Pomiędzy wrzosami rozpościerał się mech, jak aksamit, a w mchu przy samej skałce stała śliczna, prześliczna chatka. Ale nie było widać nikogo. Czarne lśniące drzwi zamknięte, okienka całe z jednego kryształu, pozamykane i zasłonięte firankami. Nigdzie śladu żywego ducha. Promyczek zaczynał się niepokoić. Pewnie chora szepnął sąsiad. Tatuś podszedł do samych drzwi i leciutko zapukał. Proszę, odezwał się głos ze środka. Tatuś otworzył. Nuna leżała na łóżku z obwiązaną głową. Tak sobie myślałam, że to wy. Witam was. Promyczku drogi, jestem chora. A promyczek na to rozpłakał się głośno. Nie płacz, promyczku. Myślę, że doczekam tej chwili, gdy Pan Bóg nauczy Cię posłuszeństwa. I nuna pogłaskała promyczka. Byłabym przyszła wczoraj, ale tak mnie rozbolała głowa, że musiałam się położyć. No nie, płacz, promyczku, to nic strasznego. Promyczek przestał płakać. A my dziś polecimy tam, dokąd tatuś z twoim ojcem wlatywali przez okno. Tak? No to już musicie lecieć, żebyście się nie spóźnili. A pamiętaj, bądź posłuszny. Sam Pan Bóg nauczy Cię posłuszeństwa. Polecieli. Słońce już zaszło zupełnie, więc szybko, przez potok, przez górkę, koło lasu w dół nad winnicami i koło miasta. A za miastem w pięknym ogrodzie przy drodze stał wielki, piękny dom z wielkimi oknami i jeszcze większymi drzwiami. W oknach jarzyło się światło. Drzwi otwarte były na oścież. Przez te drzwi nieustannie wchodzili ludzie: starsi, młodsi, chłopcy i dziewczęta, które się tam dostać. Wszystkie okna były uchylone. Wlecieli więc przez środkowe okno nad drzwiami. Przysiedli na dolnej ramie i zaczęli się przyglądać. Od pułapu w dół zwisały trzy wielkie świeczniki, świeciły przepięknie. Niżej, na ziemi, stało wiele ławek. Gdy kto przyszedł, wchodził do ławki, stał chwilkę z opuszczoną głową, a potem siadał i z przyniesionych pod pachą dwóch książek otwierał jedną. Wreszcie jeden z nich wszedł na jakieś maleńkie podwyższenie, gdzie był mały stołeczek. I zapowiedział, że będą śpiewać. Zaczęły się śpiewy. Śpiewali bardzo pięknie. W pierwszej ławce, obok owego podwyższenia, siedzieli dwaj śliczni, pięknie ubrani chłopcy jeden odrobinę większy, drugi odrobinę mniejszy. Kurtki i całe ubrania mieli obaj takie same tylko ten większy miał kasztanowe włosy, a ten mniejszy zupełnie jasne. Patrząc w książkę, cały czas śpiewali. Bardzo się promyczkowi podobali. Patrząc na nich, zapomniał o wszystkim. Obok młodszego chłopca siedziała śliczna dziewczynka. Była ubrana na czarno i miała taki szeroki kapelusz, że ani jej oczu nie było spod niego widać, a włoski miała śliczne, jasne, opadające na ramiona i przewiązane niebieską wstążką. W ławce na samym brzegu, obok dziewczynki, siedziała wysoka tęga pani, podobnie jak dziewczynka, cała w czerni i w szerokim kapeluszu, spod którego nawet jej oczu nie było widać, a z boków zwisały dwa piękne, jasne, kasztanowe loki. Tatusiu, spójrz tam w tej pierwszej ławce na brzegu. Widzisz? To jest ta pani, co wczoraj wieczorem otworzyła okno. Zdaje się, że to ona, zgodził się Tatuś. Ale sąsiad trącił ich lekko, by nie rozmawiali głośno, bo właśnie śpiew się skończył. Wśród ciszy, ten na owym podwyższeniu wstał, wstali także wszyscy, a on zaczął się modlić. Ludzie są grzeszni, nie słuchają głosu Bożego, lecz Pan Bóg im przebacza dla miłości Syna swego i Duchem Świętym ich oświeca. Potem na stołeczku otworzył olbrzymią księgę, i zaczął z niej czytać, że posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. Kiedy znowu usiedli, opowiadał im pięknie o tym, że Pan Bóg żadnych ofiar ani darów od ludzi nie pragnie, bo sam ma wszystkiego tak wiele, że innym rozdaje, a wszystko, co ludzie posiadają, od Niego pochodzi, więc On nikogo o nic prosić nie potrzebuje. Ale bardzo lubi, gdy ludzie są posłuszni. Gdy żyją tak, jak on im przykazał. Ale kiedy jest inaczej, Pan Bóg nie może patrzeć na to obojętnie. Nieposłuszni ludzie sami siebie krzywdzą. Widzisz, to samo ci wczoraj mówiłem szepnął do promyczka sąsiad. Dotąd promyczek słuchał z uwagą, teraz jednak spostrzegł, że jasnowłosy chłopak trącił łokciem tamtego z kasztanowymi włosami i wskazał palcem środkowe okno nad drzwiami. Widzisz je? Trzy są, a ten jeden jeszcze mały. I obaj z uśmiechem przyglądali się promyczkowi. Właśnie ten pan na podwyższeniu powiedział Amen. Wszyscy wstali, odmówili modlitwę, a potem znowu śpiewali. A gdy już wychodzili, przy drzwiach rzucali coś na talerz, aż brzęczało. Wyszli także obaj chłopcy, za nimi dziewczynka. Oni także coś tam rzucili. Tak głośno brzęknęło. Sąsiad napomniał, że powinni się pośpieszyć, i zaczął świecić. Trzeba nadrobić czas stracony. Tatusiu, prosił promyczek, poczekajmy. Zobaczmy, dokąd pójdą ci chłopcy. Czy oni są z tamtego domu? Tatuś także chciał się tego dowiedzieć. Chłopcy znaleźli się już na dworze, gdzie stał piękny powóz z parą ślicznych czarnych koni. Chłopcy wskoczyli, ale jeszcze czekali. Potem przyszła wysoka tęga pani z lokami, prowadząc ubraną na czarno dziewczynkę. Gdy wsiadły, woźnica zaciął konie. Pojechali drogą ku miastu. Ruszyły za nimi i świetliki, ale ledwie mogły nadążyć. Teraz sąsiad wpadł na taką myśl. Przecież nie musimy lecieć za nimi. Oni pojadą przez miasto, a my lećmy prostą drogą do tego domu. Zobaczymy, czy tam przyjadą. Promyczek nie miał wielkiej ochoty, ale tatuś się zgodził na projekt sąsiada i polecieli. Spieszyli, ile tylko mieli sił. Gdy lecieli na miejsce, nie zastali nigdzie nikogo. Promyczek już się niepokoił. Że też nie polecieliśmy tuż za nimi. Nie bój się, jeżeli tu mieszkają, to przyjadą. Może zatrzymali się gdzieś po drodze. Ledwie tylko świetliki usiadły na okiennicy, gdy od strony miasta rozległ się turkot. Ukazał się piękny powóz z parą ślicznych czarnych koni. Już podjechali do samego domu, ale co to? Nie zatrzymali się. Konie pobiegły dalej. Ach, nie, woźnica nagle zatrzymał w miejscu tuż przy samych schodach przed drzwiami. Drzwi się otwarły i służąca w białym fartuszku i w białym czepeczku. Zupełnie jakby na nich czekała, podbiegła, by im pomóc wysiąść z powozu. Chłopcy, śmiejąc się z niej, wyskoczyli sami. Tylko dziewczynce pomogła wysiąść, a potem podała rękę do wysiadania pani. Obejrzała się jeszcze na woźnicę, uśmiechnęła się do niego, skinęła głową i wszyscy weszli do domu. Promyczek był uszczęśliwiony. Tatusiu, ja będę świecił tutaj, w tym ogrodzie dobrze? Tatuś naradzał się z sąsiadem. Uważali, że to jest możliwe. Tylko promyczku drogi musiałbyś tu zostać sam, bo my musimy lecieć gdzie indziej świecić. Promyczek się zgodził, prosił tylko, by w drodze powrotnej do domu wstąpili po niego. No, to świeć ładnie. Pamiętaj, co mówił tamten pan na podwyższeniu. I polecieli w drugą stronę za miasto, gdzie zazwyczaj świecili. Promyczek wrócił do ogrodu i chciał świecić, ale w dwóch oknach na dole było światło. Teraz zauważył, że ta wysoka, tęga pani, dziewczynka i obaj chłopcy zasiedli dokoła stołu. Na stole stał kociołek z kurkiem, a pod nim palił się niebieski płomyczek. Coś tam okropnie syczało. Przed panią stał biały dzbanuszek i cztery filiżanki podsunęła dzbanuszek do kociołka, odkręciła kurek i popłynęła kipiąca woda. Potem odmawiali modlitwę, pochylili głowy i złożyli ręce, a mała dziewczynka wyrecytowała głośno śliczną modlitwę. Promyczek przysłuchiwał się, podsunął się do samego okna, a ponieważ było otwarte, wskoczył do pokoju i przysiadł na stoliku pod oknem, na książce. Pani nalewała coś do filiżanek. Służąca podawała chłopcom nasmarowane już kromeczki chleba. Pawliku, powiedz nam, o czym to dziś było kazanie: że powinniśmy być posłuszni. No to pamiętaj. A teraz ten werset powtórzymy sobie wszyscy. Pierwsza powiedziała pani: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. Za nią powtórzył to samo ciemnowłosy chłopak potem jasnowłosy, wreszcie dziewczynka i ostatnio powtórzyła to samo, stojąca z tyłu, służąca. Naraz jasnowłosy chłopak obejrzał się za siebie. Fred, widzisz go? I już biegł w stronę promyczka, ale promyczek nie czekał. Szybko wyleciał przez okno. Strach go obleciał, bo gdyby go tak ten chłopak złapał, poleciał na grusze i usiadł na samym wierzchołku. Księżyc Świecił srebrzyście, gwiazdki mrugały, a gdzieś w trawie grał świerszczyk. Widocznie nie mógł usnąć. Promyczek przez chwilę rozglądał się i nasłuchiwał. Potem frunął z gruszy. Latał i pięknie świecił w ogrodzie, a ogród był bardzo duży i ładny. Naraz od strony domu doleciały promyczka dźwięki muzyki, gdy podleciał bliżej do okna. Zauważył, że ciemnowłosy chłopak siedzi przed jakąś szafą i stuka palcami po czarnych i białych klawiszach. Ponieważ jednak jasnowłosy chłopczyk podbiegł do okna, promyczek wolał się wycofać. Po dobrej chwili piękna muzyka ucichła. Światło w pokoju zgasło. Jeszcze na chwilkę ukazało się w oknach pod samym dachem, ale potem też znikło. Świeciło się tylko w jednym oknie. Promyczek wciąż świecił. Gdy zabolały go skrzydełka, przysiadał na samym wierzchołku gruszy. Gdzieś daleko zapiął kogut. Ledwie go było słychać, ale zaraz odezwały się inne, bliżej. Kukuryku, kukuryku. I znowu gdzieś daleko za miastem. Kukuryku. Nagle otworzyło się okno. Wysoka tęga pani rozejrzała się na wszystkie strony. W dół i w górę po niebie patrzyła na gwiazdy, na wszystkie świetliki. Coś powiedziała, ale nie można było tego zrozumieć. Okno się zamknęło, światło znikło, lecz zaraz ukazało się w następnym oknie, potem w trzecim, wreszcie w czwartym, aż zgasło. To pewnie matka zaglądała, czy dzieci śpią spokojnie. Kiedy tak promyczek siedział i patrzył, naraz ktoś zawołał: Szczęść Boże! — Szczęść Boże! — Tatuś! Nie miał biedak chwili spokoju i chociaż sąsiad uspokajał go, żadne perswazje nic nie pomogły. Musiał polecieć, zobaczyć promyczka. Promyczek odpowiedział mu uśmiechem. W pierwszej chwili nie poznał ojca, myśląc, że to jakiś inny świetlik. Pozdrawił go. — Szczęść Boże! — A to był tatuś. — Promyczku, a dlaczego ty nie świecisz? Nic ci nie dolega? Świeciłem, tatusiu, teraz odpoczywam. Wiesz, ta pani znów była w oknie, ale teraz już śpi, a chłopcy i dziewczynka także. Ojciec rad był, że promyczkowi nic się nie stało i że się nie bał. A teraz znów trzeba świecić. Promyczek więc świecił, a tatuś odleciał. Świecili tak długo, aż gwiazdy zaczęły znikać. Tatuś z sąsiadem wstąpili po promyczka i polecieli do domu. Za potokiem sąsiad skręcił od razu pod dąb, a tatuś z promyczkiem polecieli prosto pod jałowiec. Na dworze przed chatką ktoś stoi. Były to dwie świetliczki. Jedna to mamusia, a druga nuna. Głowa już przestała boleć, a ponieważ nie mogła przyjść wczoraj, wstąpiła więc dzisiaj. No, tatusiu, pytała mamusia, czy promyczek był naprawdę posłuszny? O, jakoś to będzie, uśmiechał się tatuś. Namusia z radością spojrzała na Nunę. I Nuna także ucieszyła się bardzo. Usiadła przed chatką na trawie. Promyczek usiadł obok i zaczął opowiadać. O czym mówił kazanie ten pan na podwyższeniu, potem o chłopcach, którzy mu się przyglądali, jak się nazywają. Ten młodszy chciał go nawet złapać, ale mu uciekł. Nunie bardzo się to nie podobało. Słuchaj, promyczku, jeżeli ty nie będziesz unikał tego chłopca, zobaczysz, że to się smutno dla ciebie skończy. On może cię uderzyć, a nawet zabić. Mówię ci, nie zaczepiaj go więcej.